Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak poprawnie podłączyć kamerę cofania. Pierwszym krokiem jest podłączenie czerwonego luźnego kabla zasilającego do światła cofania. Dzięki temu kamera będzie dostawała napięcie tylko po wbiciu biegu wstecznego. Jeżeli nasza kamera posiada luźne kable po obu stronach kabla sygnałowego, drugi z nich musimy podłączyć do źródła 12V. Luźny czarny kabelek podłączamy do masy. Kolejnym krokiem jest podłączenie dwóch cinczów, czerwonego lub czarnego oraz żółtego, do cinczów przy kamerze cofania. Cincze te znajdują się na jednym z końców 6-metrowego kabla sygnałowego. Teraz przechodzimy do podłączenia kamery do radia. Podłączamy cincz znajdujący się na drugim końcu kabla sygnałowego do cincza RR Camera In, CCD AV In, Backcar lub Backside Video In, a luźny kabel przy cinczu łączymy z kablem przy wiązce o nazwie Reverse, Backcar lub Camera Back. Cinch oraz kabel znajduje się na jednej z dodatkowych wiązek lub na wiązce zasilającej radio. Nie zawsze jednak musimy podłączać ten luźny kabel. W niektórych przypadkach kambus sam wysyła sygnał po wbiciu biegu wstecznego do radia. W takim przypadku możemy pominąć podłączenie tego kabla. Jednak przed podłączeniem należy sprawdzić, czy po wbiciu biegu wstecznego radio automatycznie przechodzi w tryb kamery cofania. Ostatnim krokiem jest podłączenie wiązki, do której podpięliśmy kamerę cofania, do radia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.